Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. 19 września odbyło się spotkanie członków Komisji Finansów Publicznych z ekspertami ekonomicznymi, gdzie na tym spotkaniu analizowaliśmy wskaźniki ekonomiczne przyjęte przez rząd do budżetu na rok 2013. W tym gronie ekspertów był między innymi pan Ryszard Petru, pan profesor Andrzej Wiernik, również wypowiedział się na piśmie pan Stanisław Gomułka. I z tych głosów wyraźnie przebijało się stanowisko, że przyjęte wskaźniki są nierealne do wykonania, a dochody zaplanowane w budżecie nie do osiągnięcia. Wręcz kilkakrotnie podkreślano, że powinniśmy żądać od rządu alternatywnego budżetu w wersji B na wypadek, gdyby właśnie ten pierwszy nie został zrealizowany. Moje pytanie w związku z tym brzmi, kiedy nam rząd przedstawi właśnie wersję realistyczną, wersję, która będzie możliwa do zrealizowania. I druga sprawa, która dotyczy mojego województwa, województwa świętokrzyskiego, na którym jest 27% społeczeństwa zagrożonego ubóstwem. I w mediach, w prasie jest informacja dość szczegółowa, że mimo tego kryzysu przedsiębiorcy na swoich kontach zgromadzili 112 miliardów złotych. Ja rozumiem, że ta trudna sytuacja, jaka jest, uniemożliwia im inwestowanie. Pytam wobec tego, jakie rząd zamierza zastosować zachęty dla polskich przedsiębiorców, aby chcieli właśnie te środki zainwestować w tworzenie nowych miejsc pracy. Dziękuję.